No na początku troszeczkę los płatał mi figlem, mogę tak powiedzieć. Tego pierwszego dnia na 500 metrów do mety naprawdę miałem bardzo dobrą pozycję, bo był zakręt 500 metrów przed metą. I po tym zakręcie dość mocno się naciągało i jak było widać kolejnego dnia, kto wjechał tam na pierwszych trzech pozycjach, tak naprawdę tak dojeżdżał do mety. I ja wchodziłem tam trzeci, no niestety doszło do kontaktu z zawodnikiem The Koenig. Przez co mało to nie leżałem, ale wyratowałem się z tego. Później kolejny dzień w tym samym miejscu, finish, wiedziałem jak się ustawić, gdzie powinienem być. Natomiast niestety na 5 km do mety straciłem tylny hamulec. Mamy hamulce tarczowe, nie wiem czy po prostu olej uciekł z obwodu, czy co się stało, ale po prostu tylny hamulec mi nie działał i też było niezwykle ciężko utrzymać przede wszystkim koło innych zawodników. I jeżdżę tutaj starczy 54, która no do tej pory mi wystarczała na belgijskich klasykach, natomiast tutaj, gdy już mamy 3-kilometrowe proste na finisze i osiągamy na samych finiszach prędkość 67 km na godzinę, tak finiszujemy, a dojazd do finiszu już jest około blisko 60 km na godzinę, 58, no to niestety tego przełożenia gdzieś brakuje, a ja nie jestem typem kolarza, który lubi finiszować z wysokiej kadencji. Podsumowując, to można powiedzieć, że Staszek Aniołkowski, jak ktoś mu wjeżdża w kierownicę, to jest 16, jak nie ma hamulca, to dojeżdża 5, a jak nie ma swojego obrotu, to potrafi dwa razy zająć trzecie miejsce, czyli co będzie, jak to się wszystko idealnie poskłada. No tak, no, sezon jest jeszcze długi. To na pewno motywujące są dla mnie te starty tutaj teraz w Turcji, to jest moja najdłuższa etapówka. Te dwa trzecie miejsca na razie dwa podjęła, do końca zostały trzy etapy, także no wynik jest na razie motywujący do dalszej pracy i będę się starał na pewno w sezonie osiągać jeszcze lepsze rezultaty. Czuję w swoich nogach i w swojej formie, że jest jeszcze ten zapas. Mogę szczerze powiedzieć, że nie osiągnąłem jeszcze tak wysokiej formy, jak miałem w zeszłym roku, jeżdżąc, startując na Mistrzostwach Polski, a później w wyścigu Solidarności Olimpijczyków. Bałtyk Karkonosze Tour oraz Małopolski Wyścig Górski, tam naprawdę czuję się bardzo dobrze. To nawet wnioskuję po dzisiejszym górskim etapie, że jednak na tych górkach troszkę ciężej mi się jechało niż w zeszłym roku, no ale to też jest właśnie spowodowane tym, że ta forma nie jest jeszcze optymalna, co napawia mi optymizm, że będzie jeszcze lepiej, no i też powoli schodzę z troszkę wyższej wagi i gdy osiągnę tą swoją taką wagę naprawdę topową, startową, to myślę, że będę mógł osiągać jeszcze lepsze rezultaty.